Cześć, tu Kurt, witam was w kolejnym odcinku Europa Universalist 4 Włochami. Część z was już zapewne myślała, że stworzyłem Włochy i pierdolę, już nie będę kontynuował serii, ale haha, błąd. Także, na czym to skończyliśmy? Mam Włochy. Budę jakieś budynki. Chciałem chyba zaatakować Neapol, rzeczywiście, chyba chciałem zaatakować Neapol. Widziałem to wcześniej z Wenecją, unknown, nikt nie wie o moim istnieniu, chyba dlatego, że dopiero stworzyłem Włochy, nie puściłem jeszcze gry i właśnie przez zmianę kraju nikt nie ma pojęcia o tym, że istnieje. Czy to się zaraz naprawi samo. I tak, nasz trus z Neapolem, 1520, czyli za 2 lata, mamy trochę manpowera, army maintenance jest na minimum, a czy nasza armia nie jest ona w pełni sprawna w żaden sposób. Spłynie mi 40, oczywiście trochę w sumie zbyt mały. Revolt risk 1%. Jeżeli jest revolt risk 1%, znaczy, że nie wybuchnie żaden bunt. Bo jeżeli ja tam wejdę, na ziemi zmieścili 51. Jeżeli tam wejdę, to się zmniejszy. Przez to, że posiadam tą armię, więc będzie 0. Więc mogę spokojnie stać teraz w Rzymie. To świetnie. Wyśmienicie, milordzie. Ktokolwiek jest milordem w tym obecnym, w obecnej sytuacji. Chyba ja sam. Wyśmienicie, kurcie. Także puszczamy grę. Okej. Conquest, tak. Tyrol, Aragon, Mantua, dobrze. To wszystko przez to, że mam teraz w pizdę korów. Claimów znaczy. Na parę prowincji. To pozwoli mi całkiem bezproblemowo zaanektować Neapol wkrótce. Cancel, military accessy, spoko. To nie jest problem. Aragon jest w unii personalnej z Kastylią, więc ja nie będę mógł za bardzo z Kastylią mieć dobrych stosunków wkrótce, bo będzie jakaś wojna z Aragonią. Savoy, masz sojusz z Hungary, Baden, Mantua, Naples, Venice. No właśnie. Naples masz sojusz, to jest ta koalicja oraz Savoy tylko. Jeżeli Savoy przyjmie, nie jest raczej to wystarczająco duży kraj, aby przejął dowództwo i wezwał kogoś innego, więc dobrze będzie zaatakować Neapol, nie powinno mieć problemów. Tylko ta koalicja. Kto teraz jest w koalicji? Savoy, Mantua, okej. Nie przyjmiemy oddzielnego pokoju, czyli nie będzie można wziąć Mantuły w tej wojnie. Mantua ma 41 kredytów expansion, ale dosyć szybko spada, 4. A właśnie, National ID mi się zmieniło. Co teraz mamy? Stability Cost Modifier, minus 10%, nieźle. Infantry Compatibility, świetnie. Galley Compatibility, Galley Cost, tak. National Manpower Modifier, National Tax Modifier, 15%. Imperial Authority, plus 25%. Wow. To ja powinienem zostać Imperatorem może jeszcze. The Path to Citizenship. Core Creation Cost, minus 25%, zajebiste. Bardzo fajne ideas, bardzo mi się podobają. Do tego mamy Global Trade Power 20%, Better Relations Over Time plus 50% i to już teraz. O, to jest piękne i dlatego tak szybko się teraz zwiększa. Piękny kraj. Pójdźmy za tę grę. Accepted Culture Lost, Umbrian, okej. Ale to nie ma znaczenia chyba. No właśnie. To nie ma znaczenia, a teraz to jest lepiej niż akceptowane, nawet jeżeli tam jest, już nie pamiętam, czy jeżeli coś jest akceptowane, to jest 100% wydajności wszystkiego jest zajebiście, czy troszeczkę gorzej niż normalnie. Sam już nie jestem pewien, jak to działa. W każdym razie teraz mam już na pewno na 100%, bo to Umbrian niby nie nasza kultura, ale jest sasy. Tyrol. Ja bym chciał z takim Tyrolem na przykład sobie zrobić, kurde, ten... Wasala, tak, ale to jest, kurde, minus 100 coś, mamy Italian Base Tax compared to Tyrolian 44. Tych tutaj wszystkich minusów to się nie będzie tego dało tak łatwo naprawić. Więc póki co jeszcze nie mamy żadnych szans na zrobienie tego, nawet gdybym miał maksymalne stosunki z nimi. Szkoda. Z Mantuo zresztą jest podobnie. Nawet nie chcę się sprawdzać, ale już sprawdzałem to wcześniej, z tego co pamiętam. Merchant Bankrupt. Okej. Także. Kiedy to było? To było 520, to jeszcze jest sporo czasu. Ale może ja już mając trochę tego mapera, weźmiemy Army Maintenance
na maksa, spróbuję trochę tego zwiększyć. Być może to nie jest dobre dla mojej ekonomii tak naprawdę. W tym czasie dużo więcej wydam. I będę miał większą armię, którą trzeba utrzymywać. Nawet na minimum. Bible translated. Francja, Szwajcaria, gorsze stosunki, inni lepsze. Albo Pisa changes to protestant. To mi się nie podoba. No. Protestantyzm precz. Będziemy katolikami. No chyba, że na przykład, kurde, protestantyzm czy reformacja czy coś przejmie mi pół kraju, ale to raczej się nie dzieje tak łatwo we Włoszech. To raczej nie będę się martwił. Francesco Pieroni, controversial protectionist. Since Francesco Pieroni started providing advice for the trade developments in Italy, internal trade administration. W sumie to przeczytajcie sobie sami, jeżeli kogoś to interesuje. Dwa merkantylizmu, bardzo, bardzo miło. To lubię. I mamy maksa. Armia internet z powrotem na minimum. Póki co. To jest jaki? To jest september, to jest wrzesień, tak? September to wrzesień. Wiecie, ja jestem w stanie się po angielsku dogadać bez problemu, wszystko. No, znam angielski naprawdę bardzo tacy, ale... Jeżeli chodzi o, kurde, nazwy dni, tygodnia, czy miesięcy... Nope. To jest trochę śmieszna sytuacja. No, tak to jakoś czasem w życiu jest. Najbardziej podstawowych rzeczy nie znam, ale... Wszystkie inne, owszem. O kurwa! 4-5-5 był. Jeżeli kolejny nie będzie zajebisty, to się wkurwię. A mogę tylko 30 leżeć, to myślę. A może zaryzykuję, chuj tam. 30 leżeć, to myślę zyskać, to jest zawsze miło. Stech i nie ma kolejnego. No cóż. Im trudniej, tym ciekawiej. Zaraz, a miałem albo stechnie, albo dostać 30 leży do misji, prawda? A nie dostałem. A czy też, nie, albo zdechnie, albo przeżyje i to on będzie miał 30 leży. A, tak, kurwa. Tak? Oj, ja już nie wiem, pojebało mi się, ale nie musicie mi tego tłumaczyć, bo to zawsze jak ja powiem, że coś mi się pomyliło, to ktoś próbuje to w komentarzach tłumaczyć. Nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby, chyba że poproszę specjalnie, żebyście mi coś wytłumaczyli, bo może ktoś z was coś wie, ale nie, to nie ma... O, Neapol wyszedł z koalicji, ale miło, ale super. No, także czasem po prostu czegoś nie wiem i mam to w dupie i nie ma to żadnego znaczenia dla tego, jak gra tak naprawdę się potoczy. Papiestwo tak swoją drogą. Ja bym coś... Bo mamy tutaj dwóch takich typków. A ja miałem ich zaznaczonych chyba, nie? Tutaj, o. Tylko, że po prostu to się wyłączyło, kiedy zmieniłem kraj. Taką mam teorię kolejną, której nie musicie mi tłumaczyć. Także ja wezmę, zainwestuję w ciebie. A w tamtego typa jeszcze nie. Ale będziemy trzymać to na tym. Dwóch na raz pewnie mnie nie stać, aby dać radę obsługiwać, że tak to określę. Diplomatic Technology, tak. Tak. 110% jest teraz dosyć długo. Dosyć długo. No nic, ale zaraz... Aha, już wiem, Armaintenance, tak, mamy. Dobrze. Jesteśmy gotowi do wojny z Neapolem. Neapol masz sojusznika tylko Savoy, nic więcej. Savoy masz sojusznika... dużo sojuszników, ale nie przejmiesz dowództwa w wojnie, prawda? Nie przejmiesz. Nie przejmiesz, prawda? Nie przejmiesz, szmato. Przejmiesz to, kurde, i chuj. I tak was wszystkich pozabijam. Teraz mam bardzo potężną armię obecnie. Jak śmiesz, Wenecjo, być protestancka? Jeez. Będę musiał to wszystko nawracać później. September. To już minęło wszystko? Tak, możemy ich atakować. Świetnie. Świetnie. Słuchaj, bierzemy Napoli, tak? Conquest Napoli, nie ma problemu. Myślę, że zabranie ich tych czterech prowincji nie wkurwi nikogo, tak szczególnie. Mam tutaj klejmy na to wszystko, ten... no, cacy. Także go. A może nie powinienem atakować całą armię od razu, bo...
tutaj nie ma takiego limitu jak u mnie, więc będzie marnotrawstwo wojsk. Pójdziemy na Savoy. Zaczynamy tłuc ich obu na raz, żeby już przypadkiem Francja nie wpierdoliła się, nie próbowała zabrać mi jakiejś prowincji, prawda? Zwłaszcza, że mam na to claimy. Może powinienem sam zabrać od razu od Savoy, żeby Francja mi później nie zabrała. Ale wkurwię Francję. Chociaż nie wkurwię Francji tak bardzo, ponieważ agresyw expansion u sojuszników, zwłaszcza kiedy są w wojnie tej samej, to się nie zwiększa tak mocno. Więc... no... skoro i tak wiem, że oni zaatakują Savoy prędzej czy później i będą ze mną graniczyć, co może doprowadzić do pogorszenia stosunków, to lepiej, żebym to ja zajął te prowincje niż oni, prawda? Taka sytuacja. Poza tym, jeżeli będę z nimi graniczył, to od razu poprawią mi się stosunki, wydaje mi się, z Kastylią. Mimo, że tutaj Argonia jest, która jest z nimi w linii personalnej. No, ale dlatego, że właśnie będziemy ich jak kanapkę, będziemy Francję trzymać. Możliwe, że zmieni mi się sojusznik z Francji na Kastylię, jeżeli Francja się wkurwi. No nieważne, wystarczy tych spekulacji. Tego typa sobie jeszcze weźmiemy, bo możemy, bo stać nas. I dwóch, może tak? Tak, świetnie. Bierzemy, ty, idź do roboty. Napiech dalamy. Na czwórkę zmniejszę. Jeszcze przestraszmy tych frajerów. Okej. Dalej jest tylko ich dwóch, dalej. Świetnie, świetnie. Zatem, ty sobie tutaj się przejdź na... w ten sposób, ty jeszcze tutaj. Potem się nim jakoś zajmiemy jeszcze. Reformation branches out w Hanzie. Dobrze, Hanza jest daleko. Mantua 25 i my 25, więc nie wiemy tak naprawdę. Na Mantuę nie mogę pójść na Mantuę, prawda? Nie ma takiej opcji. Także... zobaczymy. Złapaliśmy ich. Kurwa, na Savoy już stanęli. Ale może jeżeli mam na to claima, to oni to zrozumieją i mi oddadzą oblężenie tych prowincji. Dobra, przejdźmy na nich najpierw. Cacy. Następnie ty idziesz tam, ty się rozdzielasz tu. Tak to z grubsza będzie wyglądało. Może Francja mi odda jednak, może mi odda. A może nie. O, jestem papieżem? Nie, to Francja. Coś mi się pojebało. No nieważne. Francja! Oni mają na to claimy? Mają na wszystko? O kurwa. A z jakiej racji? Jakaś misja? Incorporate Savoy into the realm. O Boże, to teraz pogorszę sobie z nimi stosunki, jeżeli im nie dam. O chuj. Jeżeli mają tu misję i teraz ja wezmę to... O kurwa, to naprawdę, naprawdę zjebane, jeżeli wezmę coś sobie. Jeszcze dodatkowo. Ulala, ulala. Przejebane. Ta prowincja jest, kurde, świetna. Ona ma 12 podatek. Tu mamy 7, też bardzo ładnie. Tu mamy 5, to tak sobie. I 4. No, ale, no, kurde. 12, 7 to jest coś pięknego. Kulturka jest chyba nadal też nasza. Oczywiście. Więc no jakim? Gdzie ja mógłbym im to oddać? Nie mam mowy, żebym im coś dał. Wezmę sobie i raczej nie zanektuję ich wszystkich, bo... to byłby już poważny problem, jeżeli wziąłbym, kurde, 4 prowincje od Neapolu oraz 4 prowincje od Savoy. Toż pomijając już sam przerost, jaki bym wziął, to jest wszystko zbyt ciężko, zbyt trudno, źle i chuj. O tym przejdźmy sobie na Romę. W sumie to nie musimy tam stać w ogóle. Wracamy. Coś li? Nie, to tylko jakiś jeden. Skasowaliśmy ich flotaż. No, to w sumie nie ma żadnego znaczenia. Tylko zniszczyło mi moją... Znaczy, no... nie straciłem ani jednego statku, ale... nadwyrężyło pewnie.
sumie nie muszę wcale doprowadzać do zajęcia z Savoy. A nie, muszę. Nie, muszę najpierw przyjąć pokój z Savoy, żeby móc cokolwiek na nich ugrać. Mógłbym nie przy... Nie będę zajmował nich żadnych prowincji, prawda? No bo ile będę miał over extension od zaanektowania na polu? 64%. To jeszcze bym coś zmieścił, ale może powinienem to po prostu tego nie robić. Być może Francja zmieni misję, ale oni chyba nigdy nie zmieniają misji, jak komputer tego nie robi. Więc być może... No nie wiem. No będą mieli truz w tym samym czasie co ja, więc jeżeli ja tego samego dnia, jak się skończy truz, zaatakuję Savoy, to znowu to będzie moja wojna, a nie Francji. Bo idealnie wtedy Francja się nie dopierdoli, bo jest w tej wojnie co ja. No dobrze. Może mi nie będą... Może przyjmę pokój z Savoy jednak teraz po prostu. Nie, że nawet White Peach się nie zgadzał, kurwa. Dobra, bo obawiam się, że... Jeżeli oni zajmą jakąś prowincję i ja im jej nie dam, to wtedy się wkurwią. Ale jeśli nie zajmą żadnej prowincji, to się nie wkurwią. Zobaczymy, co pierwsze padnie. Coś, co ja zajmę, czy coś, co oni... Savoy oni zajęli. Kurwa. No dobra. Kunęło. Miałem kunęło wcześniej, co to w tym samym czasie poszło? Już nie założyłem. Francja, czy cię pojebało? Kurwa, teraz oni będą mieli truz wcześniej im się skończyć i będą mogli zaatakować. Czy oni myślą, czy co? Co za cwaniaki jebane. Oni chyba nawet nie wiedzą, że zrobili coś bardzo dobrego dla siebie. Będą mogli wypowiedzieć wojnę Savoy wcześniej niż ja. Savoy, słuchaj. Ja stałbym przyjął pokój, bo ja nie mogę wziąć od ciebie więcej prowincji. Chyba, że mogę. No to są jednak claimy. Może chociaż jedną? Nie, to od razu pogorszy stosunki z Francją. Nie jest mi to do niczego potrzebne. Zajęcie całej Sabaudii, wszystkich tych prowincji, chyba nie byłoby nawet 100% over... Nie, byłoby. Byłoby, kurwa, byłoby. To jest 12, to jest 7, to jest od razu już... dużo. Nie umiem liczyć. Zawsze uciekałem z lekcji. I dalej nie mam nawet White Peace'a. Dobra, będzie trzeba blegać dalej, tyle. Wy. Wracacie blegać to dalej. Może jeszcze nie zdążyli garnizonu odzyskać. Nie ma potrzeby, aby zajmować Savoy, prawda? Żadnej. Coś, co byłoby mniej niż 36% over extension, może bym wziął. O, te dwie prowincje to jest 36% over extension, czyli mogę wziąć to, zaanektować Neapol i wciąż mieć 100%, czyli nie więcej niż 100%, co jest dobre. Ale wtedy Francja weźmie to i zaanektuje te dwie lepsze prowincje, kiedy ja biorę te gorsze i to już by mi się nie podobało. Kurwa. A może Francja weźmie, kurde, później wszystkie cztery? Kurwa. Scheißbot. Mam sporo pieniędzy. Z Francją to jest tylko 8 over tych tam, aggressive expansion. Z Neapolem będzie jeszcze mniej, bo są daleko. To nie jest problem. Problem tylko to, że będę z nimi graniczył. Nie wiem. Brać to, czy nie brać? Może wezmę, może się nie obrażą. Jeszcze mają to do podbicia, chociaż będą mieli claimy na mnie, kurwa. To niebezpieczne. Chyba nie wezmę wcale, będę liczył na to, że w następnej wojnie wezmę więcej. Nie będę mógł wziąć więcej, nie będę mógł zaanektować. Co duży kraj. Wezmę te prowincje, zaryzykuję problem, kurde, z tymi chujkami. Clear offer, niech zobaczę i ten wasel 103% właśnie, nie będę mógł zaanektować całych. Weźmiemy kasę, weźmiemy te dwie prowincje i annul treaty ze wszystkim, co się rusza.
I się, kurwa, nie zgodzą. Co, jak jest? Zapomniałem sobie, dobra. Twa, twa, cztery. Przynajmniej strong. W sumie to wystarczy. Co będę czekał? Przedłużał, kurde, trus z nimi. Teraz na Apple. Full annexation. Ile będzie z Francją? 4. Czyli to 4, tamto 8, to mamy 12 aggressive expansion na Francję. To nie jest dużo. Graniczenie jest dużo większym problemem. No, ryzykujemy, chuj tam. Oczywiście z wieloma krajami to jest duży problem. Aragonia mnie nie interesuje w sumie. Ma bla 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 bla, nie jest źle. Dobra, send. Alliance partner dismissed. Francja zerwała. Wszystko chuj. Kastylia sojusz. Accept. No, nasz plan B. Francja nagle mnie nienawidzi. Once your provinces. Dwie prowincje minus 180. Okej. Okay. Okej. Okay. Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy trochę mentora. Dobra, rywal. Ustawić Francję jako rywala. Dopiero co byliśmy, kurde, sojusznikami. Teraz poważny problem nagle. Savoy jeszcze z rywalem. Dobra, mogę ustawić Francję jako rywala. Może nic nie stanie. Co lepszego jest jeszcze? Nie wezmę Ottomanu, bo z nimi nie zamierzam walczyć. Węgrów nie wezmę, bo nie mam z nimi zamiar walczyć przez długi jeszcze czas. Kastylii nie wezmę, bo to mój sojusznik. Austrię mogę wziąć ewentualnie, to jako ten drugi. Algiers nie. Wenecję mogę wziąć. Wenecja będzie moim rywalem, kurwa. I Francja. Może Austria. Nie, Francja, na razie Francja. Bo wiem, że Francja mnie nienawidzi i będzie mnie nienawidzić dalej, a być może z Austrią jeszcze jakiś sojusz czy coś. Nie, kurwa, nie ma szans. Once your province is 120, aggressive expansion. Dobra. Narobiłem sobie dużo wrogów. Zaraz będzie jakaś koalicja, w którą wejdzie jeszcze Francja dodatkowo. Tak o play eye. Take Verona, integrate Napoli. Integrate Napoli. Dobrze, że mi przypomnieli, bo nie zrobiłem korów. Jeszcze wiem, jak to jest. Ze mną. Okej. Jak mi się zwiększył limit wojsk? Do 51. Jestem w stanie to zrobić. Stać mnie na to. 42 na 51. Zamierzam zrobić 9 teraz dodatkowo. Bez problemu. Hungary entered military coalition against us. To bardzo źle. Jeżeli Francja mnie zaatakuje, może się jeszcze okazać, że koalicja mnie zaatakuje dodatkowo w tej samej, znaczy w oddzielnej wojnie. Dlatego, że zauważy, że teraz ma szansę. To wszystko byłoby bardzo niefortunne. Z Austrią nie mam szans, jeżeli chodzi o sojusz. Może z Danią ewentualnie. Wciąż mają Unię ze Szwecją i Norwegią. Polska nie ma. O kurwa, Ukraina. Okej. Okay. Zagramy nic z tego. Czechy mi nic nie dadzą, zwłaszcza, że to jest Saksonia. Saksonia jest teraz duże. No dobra. Portugalia jeszcze ewentualnie, ale... Najważniejsza Kastylia. Kastylia ma Aragonię i to jest piękne w tym. To jest Improved Relations z Francją, co nic nam już więcej nie da. Okej, okay, cofamy tego typa. 10-4-6. 11-4-6, nie wiem czytać. To jest 9-5-7. No to tutaj na początek trzeba ich wyrównać, nie? Możemy ich wyrównać. Jedną kawalerię trzeba tutaj dorobić, jedną artylerię. To taki start. Raz i dwa. Po czym jednego typa stąd przenieść tam. Teraz będzie porówno. Po czym trzeba zrobić jeszcze 7, co znowu sprawi, że nie będzie porówno. Local Pretender 18 na poli. Zaraz to załatwimy. Jeszcze nie zmniejszyłem army maintenance. A
A on ucieka. A, są tacy jeszcze. Chyba nawet nie będę zmniejszał armii maintenance obecnie. Chciałbym mieć całą armię w pogotowiu. Może to głupie, ale no jeszcze trochę tutaj buntów jest możliwych. Tutaj kurde na skraju wojny z innymi krajami. A na full territory. O, żeż kurwa, głupie szmaty. Jak możecie mi to robić, no? Jest takie niemiłe. Zresztą jakie unlawful, przecież mam na to claima. Mam na to claima, jestem częścią cesarstwa, co wy chcecie? Głupie pizdy. Decline oczywiście, bo co mogę zrobić innego? Kiedyś miałem taką sytuację, że kliknąłem, kurde, accept, przez przypadek zupełnie. Mówię decline i klikam accept. National Tax Modifier 15%, zajebiaszczo. Jeszcze jak dostanę Core Creation, o, jakie to będzie piękne. A wystarczy dokończyć to drzewko. I tu będzie kurde, Land Force Modifier. O, jak ja pięknie to zorganizowałem, jaki ja jestem genialny. Stolica mam teraz w Rzymie, czy Rzym nie należy do... Nie, Rzym też należy do Genuły. Może bym przeniósł później do Wenecji, albo ten tradeport jakiś sobie ustawić gdzieś, nie wiem, może teraz w Ferrare. Czy ja to zrobiłem, czy jeszcze nie? Nie zrobiłem tego, mogę to zrobić. Jak to się robi? Tutaj. Your capital, a ja chcę 300 diplomatic power, okej. No to nazbieramy i przeniesiemy. Punktów mi nie brakuje w sumie obecnie. A w ideasy coś pcham? Wszystko jest już wypchane? Nie wszystko. A technologia się zbliża. No ale przydałoby się to zrobić, wtedy będę dużo lepiej ściągał z Wenecji. Czyż może... Oj... Nie wiem, nie jestem pewien, jak to zorganizować. Okej. Okay. Zdobyte wszystko cacy. Conquer Verona... Boję się zaatakować w Wenecji w obecnej sytuacji. Tak, i tak już są koalicje przeciwko mnie, i tak Francja chce mi dokopać. Więc to nie może nie być najlepszy pomysł. Co to było? Nie mamy zamiaru tego robić w ogóle. No. Protect against France. Pokazuje mi, że Francja ma 81 tysięcy, zajebiście, i muszę mieć więcej. To nie jest możliwe w mojej obecnej sytuacji. I nie robimy w związku z tym nic, żadnej misji. Zarabiam kurde tyle, mimo że mam army maintenance maksymalne. Nieźle. Manpower 90 tysięcy. Dobra, dróbmy 6, to jest po 3. To te 3 to będzie właśnie dokładnie artyleria znowu. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Ktoś nie będę budował, to tam jeszcze niedojebane prowincje. Chociaż obrócy już dawno nie mam. Ale no. Wszystkie kory są zrobione. Recall Diplomat. Słuchaj, Castilia. Ty jesteś moim dobrym sojusznikiem. Masz agresję expansion sporo, szybko spada. Podoba mi się to wszystko. Portugalia, słuchaj, ja z tobą też może z Anglią bym miał sojusz. Anglia nie jest silna i ona nigdy tak naprawdę poważnej armii na Francję nie wystawi. Wydaje mi się. Zobaczmy. Kogo my sobie możemy tutaj upatrzyć? Kto jest najlepszy? Otomanie. Sojusz z Otomanami byłby zajebisty. Moskwa. Ja. Zaraz będę lepszy od Moskwy. Moskwa ma 84 limity, o kurwa. Austria jeszcze oczywiście wciąż się liczy, ale oni mają outraged, nie ma szans. Kastylia, Wenecja ma większą armię od Portugalii, a kurde. Ślepiec z Wenecją, ale oczywiście nie jest to możliwe w ogóle, więc... No wygląda na to, że jednak Portugalia byłaby lepsza nawet od Anglii. Slimit, manpower, takie sprawy. Dobra, wezmę i tych. Zobaczymy. Poprawiamy stosunki z jednymi i z drugimi i zobaczymy tak naprawdę,
którzy się zgodzą ewentualnie. Anglia jako odwieczny wróg Francji. Być może by chcieli. Zresztą już nie mają żadnych claimów na to, żadnych korów, nic takiego. Przejdź od razu na Ligurię. Tutaj, na Napoli. Kiedy się skończy trus z Sabaudią? To jest 5 september 32, to jeszcze długo, a Francja będzie mogła już to zrobić dużo szybciej, bo oni wzięli biały pokój. A to są różne czasy tego pokoju. Brandenburg został cesarzem. Nieźle. Jakby coś, to się zgadzam na kolejne reformy, nie apeluję. Wszyscy mnie nienawidzą, więc ciężko, żebym, kurde, został cesarzem. Nawet mi się nie chce to starać, póki co. Może innym razem. Mantua. To jest w koalicji 85, jakby z expansion. Chciałem jeszcze doradcę, kurde, takiego... poprawiającego stosunki. Też by to miało naprawdę... naprawdę ładnie poprawione stosunki. Żaden agres w expansion nie byłby dla mnie problemem. Council of Barcelona. His Holiness, the Pope, has tasked a commission of cardinals while addressing the challenge posed by the Protestant movement. Okej. Tak, Counter Reformation, bardzo chętnie. Nie mam żadnych protestantów. Świetnie. Technology cost mi to zwiększa. Aj, idea cost też. A nie mam co nawracać nawet, więc chyba se daruję. Na chwilę obecną. Także zostawmy to. W razie czego, jak mi się zaczną nawracać prowincję, na co się nie zanosi obecnie, to będzie można to użyć. O kurwa, jak ten protestantyzm się rozprzestrzenił. Punktów mam wcale nie tak dużo ostatecznie, skoro teraz tak mało zarabiam, więc mógłbym wziąć, ale nie wezmę dla zarabiania pieniędzy. Jeszcze 70% to będę zarabiał trochę, więc... Nope. Boundary dispute. Provence. Na Francję. Wezmę. Press issue. I tak grozi mi wojna z nimi. Dobrze przynajmniej mieć chociaż na nich jakiegoś claima. O, mają i z Moskwą. I kurde, jakie ładne. Co prawda nic się nie stanie, ani Francja nie dostanie żadnego wpierdolu, ani żadnego nie spuści, bo po prostu nie da rady tam dopłynąć. Co sobie statki mają. Dania raczej się wybroni, jeżeli chodzi o flotę. Z kolei Dania nie ma szans lądowo, więc nikt komu nic nie zrobi. Plus 30% recruitment time. Okej, może być na 5 lat, nie, spoko. Portugalia już mnie lubi, a jak Anglia? Anglia dalej neutralne, to jeszcze zobaczymy. A ja mam merchanta jeszcze, a dlaczego? Czy o kimś zapomniałem wcześniej, czy aha, nie, bo dostałem chyba jako Italii dostałem? Nie? To o czymś miałem zapomnieć, nieważne. No to tak, mamy Genuę, mamy Wenecję, mamy Aleksandrię. I co, do Raguzy mam coś wysłać? Nie, Raguza jest gówno warta, więc... ewentualnie... Wien. Wiedeń. Czy to ma sens? Mały. 2-2, to... No załóżmy. To się będzie bardziej opłacało niż cokolwiek, co tutaj mam wybór, więc możemy tak zrobić. Transfer trade power. Jakieś sojusze zaraz zrobimy.
Coś na świecie dzieje? Nic wielkiego. Poza Otomanami, którzy są wielcy, i Moskwą, która jest wielka. Ale dziwne, że wciąż... Francja, co ty kurwa robisz? Nie wierzę. Jednak mi się udało. Cwaniaki. W każdym razie Dania wciąż utrzymuje unie personalne ze Szwecją i Norwegią. To jest już bardzo późno. Oni wciąż je mają. Znaczy, że... Całkiem nieźle. Ale nie dają rady ich zintegrować. Nie rozprzestrzeniają się. No cóż. Trade ideas. Czy to robić, czy zmieniać stolicę? Nie, stolicy nie zmienimy, bo to... Damy trochę więcej kasy tutaj, trochę mniej tam. A tu mogę dostać trade steering plus 25%, co mi coś da faktycznie, biorąc pod uwagę, że sporo steruje teraz, zwłaszcza, że jakiś tam z Wiednia i takie inne. I towards inland. Towards inland to mi się nie przyda akurat, no ale dobra. Kolejny będzie National Trade Income Modifier, tak, to się przyda. I dodatkowy merchant, który będzie trochę zmarnowany. Zatem Anglia. Nie, ty nie jesteś zainteresowana za bardzo. Szkoda. Nawet Royal Marriage. No dobra, chuj wam w dupę w takim razie. Ale Portugalia na pewno się zgodzi. Portugalia, chodź tutaj, sojusz zrobimy. Do tego Royal Marriage. Piech dolniemy. Spoko. Przydadzą się, będzie Portugalia, będzie i Kastylia, będzie i Aragonia, to oni razem to powinni sobie dać radę z Francją, nawet jeżeli nie, to przecież jestem kurwa ja. Ja mam zaledwie o 1/3 wojska słabsze. To razem z nimi to spokojnie sobie poradzimy. Dobra, myślę, że mogę zakończyć ten odcinek w tym momencie. Coś pobudujemy później i coś zaatakujemy, co jak zwykle. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!